Szanowni Państwo, drodzy bracia i siostry, kilka dni temu uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata zakończyliśmy rok liturgiczny. Była okazja do wdzięczności Panu Bogu za te wszystkie dni, które mieliśmy okazję przeżywać. Nie bardzo trudne, specyficzne, wyjątkowe, ale myślę, że wiele też dały nam do myślenia, zastanowienia, że los człowieka i świata nie jest tylko w ręku ludzkim. Ale także była okazja do rachunku sumienia, na ile Królestwo Boże jest w nas, na ile staraliśmy się to wołanie z modlitwy Ojcze Nasz realizować w naszym codziennym życiu. Pan Jezus mówi, Królestwo Boże jest w was, a jeśli we mnie, to także w drugich, którzy są obok mnie. Królestwo prawdy, miłości, sprawiedliwości, pokoju, łaski i dobra, jak śpiewamy w prefacji na uroczystość Chrystusa Króla. I jeśli tego będziemy szukać, to wtedy też tym będziemy się dzielić. Za kilka godzin rozpoczynamy nowy okres liturgiczny, czas Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Najpierw to przyjście w noc Bożego Narodzenia, przeżywanie tej kolejnej rocznicy wielkiego wydarzenia sprzed przeszło 2000 lat, kiedy Słowo ciałem się stało. To piękne wydarzenie także w życiu naszej rodziny, w życiu każdego z nas, w życiu Kościoła. Wydarzenie obrosłe w piękne tradycje, zwyczaje, ale przecież do tego trzeba się przygotować, żeby przeżywać to wydarzenie z samym bilatem. Ale czas Adwentu jest też czasem przygotowania na przyjście Chrystusa na końcu czasów. Przyjściem Chrystusa, o którego czasie, miejscu, godzinie nie wie nikt, tylko Bóg. Dlatego jest okazja, żebyśmy przez te 4 niedziele i 20 kilka dni przygotowali się. Okazją ku temu jest msza święta zwana Rolatami, sprawowana każdego dnia o 6:30. Zapraszamy z lampionami. Niech to będzie czuwanie z Matką Bożą, która uczy, która pierwsza wychodzi, która pokazuje drogę na przyjście Chrystusa. To będą rekolekcje w 3. niedzielę Adwentu, 13 grudnia. To będzie okazja zastanowienia się nad Słowem Bożym, refleksji, zadumy, a jednocześnie większej modlitwy, spowiedzi, korzystania z sakramentów świętych. Wiem, że nie wszyscy będą mogli przyjść. Dlatego bardzo zapraszam do modlitwy w domu. Zapalcie lampę, świecę w swoim domu. Otwórzcie Księgę Pisma Świętego. Zastanówmy się nad tym, co jest w nim napisane. Niech to będzie wspólna modlitwa w domu, w rodzinie, w małżeństwie. Niech to będzie to nasze duchowe przygotowanie do radosnego oczekiwania na kogoś, kto nas kocha i kogo my rzeczywiście kochamy. Czas Adwentu jest krótki, więc warto tę chwilę wykorzystać. Będziemy wołać Maranata, przyjdź Panie Jezu, ale jednocześnie będziemy słuchać wezwania, czuwajcie, módlcie się, bądźcie gotowi. A On przyjdzie, trzeba Mu drzwi otworzyć, wtedy wejdzie i będzie z nami ucztował, wieczerzał.